Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Edyta Kozek i w firmie Komarch od 3 lat zajmuję się rozwojem oferty oprogramowania wspierającego zarządzanie dla sektora średnich i dużych firm. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj spotkać się z Państwem w tej wirtualnej przestrzeni, chociaż na żywo, i razem poszukamy sobie odpowiedzi na pytanie, czy kupić oprogramowanie komputerowe, czy też skorzystać z oferty wynajmu. Na początek agenda naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części, tak jak już powiedziałam, przedstawię takie biznesowe, proste porównanie obydwu modeli, a więc zakupu oraz wynajmu. Następnie przejdziemy do prezentacji naszego zewnętrznego eksperta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zapozna Państwa z modelami biznesowymi w trendach modelów biznesowych na rynku. I w końcu przejdziemy do rozmowy z naszymi klientami, którzy dzisiaj są z nami, którzy od jakiegoś czasu wynajmują oprogramowanie komputerowe od firmy Komarch. Jak Państwo zauważyli, druga i trzecia część będą już skupiać się bardziej na modelu usługowym, a to z tej racji, że tak naprawdę zakup oprogramowania jest Państwu doskonale znany. Mamy na swoich komputerach aplikacje typu pakiet biurowy, różne programy, które są zakupione na własność i doskonale wiemy, jak to działa. Natomiast dzisiaj będziemy się zastanawiać, jakie są różnice między modelem usługowym a modelem tradycyjnym. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Na dole okna mają Państwo przewidziane do tego miejsce. A w razie jakichkolwiek problemów technicznych, proszę korzystać z przycisku F5, który odświeża obraz. Patroni naszego dzisiejszego szkolenia to portale wspierambiznes.eu, decyzjait.pl, erpportal.pl oraz portaltelegraf.biz. Serdecznie dziękuję naszym patronom. No dobrze, a więc zakup czy wynajem aplikacji? Który model jest lepszy? Tak naprawdę dzisiaj w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, czy system informatyczny jest potrzebny do działania firmy, ponieważ szczególnie w dzisiejszych czasach odpowiedź na to pytanie jest oczywista. To jest normalne narzędzie pracy, tak jak komputer jest niezbędny w firmie, tak również oprogramowanie komputerowe jest niezbędne. I to nie tylko w dużych firmach, także mała firma potrzebuje profesjonalnych narzędzi informatycznych. Ja tutaj może posłużę się takim porównaniem do modnego ostatnio boksu. Tak naprawdę małe firmy walczą z dużymi firmami o dokładnie tych samych klientów i często ta walka wygląda tak, jakby bokser kategorii piórkowej walczył z taką poważną wagą ciężką. I co zrobić, aby ten mniejszy bokser miał szansę? No jego zaletą może być zwinność, szybkość, natomiast potrzebuje on profesjonalnego oprogramowania wspierającego firmę w tym działaniu. Tak więc będziemy dzisiaj szukać odpowiedzi na pytanie zakup czy wynajem. No i przejdźmy do prezentacji, a zaczniemy od tego, czego dowiedzieliśmy się tak naprawdę od Państwa, czyli od naszego rynku docelowego. Otóż podczas badania, które przeprowadziliśmy we wrześniu tego roku, zadaliśmy pytanie, z jakich źródeł oprogramowania pochodzi system komputerowy w Państwa firmie. I co się okazało? Zdecydowana większość, bo aż 66%, korzysta z oprogramowania zakupionego. Popularne są także oprogramowanie zakupione wraz ze sprzętem komputerowym, czy też oprogramowanie darmowe. Zaznaczyłam tutaj na tym slajdzie, że tak naprawdę tylko 14% korzysta z oprogramowania na zasadzie wynajmu. Jest to dosyć mały odsetek. I co dalej? W tym samym badaniu zadaliśmy pytanie, którą z form rozliczenia finansowego uważają Państwo za najbardziej korzystną przy zakupie oprogramowania komputerowego. I okazało się, że klienci zdecydowanie preferują taką normalną opłatę za licencję, a więc zakup. Tylko 16% wskazało wynajem aplikacji, ale proszę też zauważyć, że aż 43% ankietowanych tak naprawdę nie jest w stanie wskazać, który model jest lepszy. I dzisiaj szczególnie do tej grupy kierujemy nasze spotkanie, aby wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie i uświadomić sobie tak naprawdę i zalety, i być może także wady obydwu modeli. No dobrze,
Tak naprawdę z wynajmem oprogramowania wiąże się termin cloud computing. Pewnie wielu z Państwa słyszało ten termin wielokrotnie. W naszym badaniu zadaliśmy pytanie, z czym utożsamiany jest ten termin. I okazało się, że zdecydowana większość ankietowanych nie ma pojęcia, co oznacza właśnie to sformułowanie, a jedynie około 28% właściwie definiuje to pojęcie. No i tak naprawdę nasuwa się taka hipoteza, że stosunkowo niska popularność modelu abonamentowego wynika właśnie z takiej nieświadomości, że jest to naturalna alternatywa do tradycyjnego zakupu licencji. Tych pojęć związanych z wynajmem aplikacji jest bardzo, bardzo wiele. Jesteśmy nimi bombardowani co dnia i tak naprawdę ten przesył informacji, szum informacyjny jest powodem tego, że często nie są Państwo w stanie wyselekcjonować tych ważnych informacji, tych informacji, które powiedzą, na czym polega wynajem oprogramowania. Ja się postaram zdefiniować ten wynajem bardzo prosto, bardziej od strony biznesowej, a więc tych pojęć typu SaaS, model usługowy będę używać zamiennie. I tak naprawdę model cloud computing polega na tym, że mają Państwo do dyspozycji oprogramowanie komputerowe, korzystają Państwo z pełni jego funkcji, natomiast nie jest ono Państwa własnością i jest zainstalowane gdzieś na zewnątrz. Tak naprawdę to, gdzie ono jest zainstalowane, jest wtórnikiem, Państwo nie muszą się tym w ogóle martwić. No i co ważne, opłata za system jest wnoszona na zasadzie takiego miesięcznego abonamentu. To jest dokładnie tak samo, jakby Państwo wydzierżawili sobie magazyn lub też magazyn kupili, wybudowali na własność. Część firm dzierżawi powierzchnie magazynowe, część inwestuje we własne magazyny. Efekt biznesowy jest dokładnie taki sam, bo mają Państwo gdzie przechowywać swoje towary, natomiast źródła finansowania tutaj się różnią i tak samo jest z oprogramowaniem. A jak najłatwiej porównać model usługowy? Tak naprawdę być może wielu z Państwa sobie nie uświadamia, ale z chmury korzystamy na co dzień, bo założę się, że każdy korzysta z przeglądarki internetowej Google, a to jest tak naprawdę nic innego jak taki zwykły program komputerowy, aplikacja, która jest gdzieś fizycznie zainstalowana. No i teoretycznie moglibyśmy ją także zainstalować u siebie na komputerze. No tylko nasuwa się pytanie po co, bo nam tak naprawdę nie zależy na tym, żeby tą aplikację mieć u siebie, tylko zależy nam na tym, żeby wyszukiwarka poprawnie wyszukiwała. Nie martwimy się o jej wydajność, nie martwimy się o nowe wersje. No i oprogramowanie wspierające zarządzanie już niedługo będzie dostępne, właściwie już jest dostępne w równie prostym modelu. A więc korzystamy z efektów biznesowych, ale możemy zupełnie nie martwić się o wtórne kwestie typu infrastruktura czy wydajność. Model cloud computing można podzielić na takie trzy warstwy aplikacji, trzy warstwy wynajmu, z czego te dwie warstwy pierwsze, najniższe, są zupełnie dla Państwa przezroczyste. W tym sensie, że mówiąc kolokwialnie, nie muszą Państwo sobie zawracać nimi głowy, a chodzi o sprzęt komputerowy, a więc serwery, pomieszczenia, źródła energii oraz o aplikacje zewnętrzne, które są niezbędne do działania systemu wspierającego zarządzanie. Tutaj mam na myśli system operacyjny, a także system zarządzania bazą danych. W modelu usługowym te zasoby dostarcza dostawca. Dostarcza także aplikację, która jest właściwym przedmiotem wynajmu, czyli oprogramowanie, które wspiera zarządzanie Państwa firmą. Jest to szeroka paleta narzędzi. No i co ważne, na każdym z tych trzech poziomów dostawca gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Ja mogę powiedzieć, że w Comarch pracuje 3,5 tysiąca osób, a tak naprawdę dostęp do naszych serwerowni ma zaledwie kilka osób. No, to świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
no dobrze, mówimy o zakupie, mówimy o wynajmie, no i nasuwa się naturalne pytanie, który model jest tak naprawdę lepszy? Oczywiście wielu dostawców stara się Państwa przekonać do jednego bądź drugiego modelu, ale odpowiedź na to pytanie brzmi, tak naprawdę nie ma modelu lepszego. Te modele po prostu różnią się między sobą, a kwestia wyboru to jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, który model jest dla Państwa po prostu wygodniejszy. No i dzisiaj przedstawię porównanie tych obydwu modeli, tak aby po tej godzinnej prezentacji sami byli Państwo w stanie na to pytanie odpowiedzieć lub też być dużo bliżej tej odpowiedzi. Firma analityczna IDC, która zajmuje się badaniem rynku informatycznego w Polsce i na świecie, zdefiniowała takie trzy główne źródła obaw przed inwestycją w oprogramowanie w modelu cloud computing. No i należą do nich bezpieczeństwo, wydajność oraz dostępność. Ja teraz na podstawie tych trzech kryteriów porównam model usługowy z modelem tradycyjnym. Zacznijmy od bezpieczeństwa. Tak naprawdę, tak jak już powiedziałam, w modelu usługowym infrastruktura, a więc sprzęt, serwery, zainstalowane są u dostawcy. Natomiast w modelu tradycyjnym to państwo muszą zakupić sprzęt komputerowy, muszą dbać o jego utrzymanie, o stałe bezpieczeństwo. Oczywiście my wspieramy naszych klientów także w modelu tradycyjnym w zapewnianiu bezpieczeństwa danych, natomiast tutaj chcę podkreślić, że odpowiedzialność ciąży całkowicie na Państwu. Oczywiście bezpieczeństwo to też dostęp do aktualizacji związanych na przykład ze zmianą przepisów i tutaj wygląda to w ten sposób, że w modelu tradycyjnym ten dostęp do aktualizacji jest darmowy, ale pod warunkiem utrzymywania systemu na gwarancji, co wiąże się z pewnymi rocznymi opłatami. Natomiast w modelu usługowym w cenie abonamentu mają Państwo zawsze dostęp do najbardziej aktualnej wersji programu. Jeszcze mówiąc o bezpieczeństwie, zadam takie pytanie, czy przechowują Państwo swoje oszczędności w banku? No jeżeli tak, to kwestia bezpieczeństwa wygląda podobnie jak w modelu usługowym, ponieważ Państwa pieniądze są niczym innym, jak tak naprawdę zapisem danych na serwerach gdzieś w systemie bankowym. No i te dane są bezpieczne. Myślę, że nikt z nas nie boi się wpłacać pieniędzy do banku. Dokładnie tak samo nie ma czego obawiać się w modelu usługowym. Dobrze, teraz kwestia wydajności. No i oczywiście wydajność zależy od posiadanego sprzętu komputerowego. W modelu tradycyjnym mają Państwo taką przewagę, że mogą Państwo sami wybrać dostawcę sprzętu, model sprzętu, oczywiście zgodnie z zalecanymi przez nas parametrami, no i wtedy system będzie działał wydajnie. Natomiast w modelu abonamentowym my gwarantujemy, że system działa wydajnie, ale tak naprawdę nie wgłębiamy się w szczegóły techniczne sprzętu. Tutaj ma też znaczenie sytuacja, kiedy firma się rozwija, rozrasta. Myślę, że każdy z Państwa zakłada rozwój swojej firmy, ale nie spotkałam się z sytuacją, żeby któryś z naszych klientów kupował serwery, mówiąc kolokwialnie, na zapas. Natomiast w modelu usługowym zupełnie nie ma tej bariery. Jeżeli Państwo decydują się na rozwój instalacji, na dokupienie modułów, to oczywiście zwiększa się opłata abonamentowa, natomiast nie ma potrzeby inwestycji w rozwój sprzętu. Tak naprawdę mają Państwo dostęp do nieograniczonej mocy obliczeniowej, potencjalnie nieograniczonej mocy obliczeniowej. No i w końcu kwestia dostępności. Tutaj powiedziałabym, że tak naprawdę dostępność do funkcji aplikacji jest podobna w obydwu modelach, natomiast w modelu usługowym musimy mieć świadomość, że warunkiem koniecznym do korzystania z tego modelu jest dostęp do internetu. Oczywiście w Polsce jest coraz większy dostęp do tak zwanego szybkiego internetu szerokopasmowego, także tutaj dostawcy prześcigają się w ofertach, te oferty są korzystne cenowo. Myślę, że internet nie jest absolutnie barierą przed decyzją o wynajmie oprogramowania. Z kolei w modelu tradycyjnym dostęp do aplikacji jest zazwyczaj możliwy w siedzibie klienta, chociaż oczywiście są tutaj możliwe także inne rozwiązania w zależności od konfiguracji. Też chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli mamy taką działalność, że mamy bardzo dużo transakcji, bardzo dużo sprzedaży, na przykład w sklepie spożywczym i każda przerwa w internecie może nam wygenerować duże straty, no to zastanówmy się jednak nad aplikacją w modelu stacjonarnym, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby klienci w supermarkecie czekali na przykład 5 minut w kolejce, no bo akurat mamy problemy z internetem.
Oczywiście porównania, ale tak naprawdę do mnie, jak i pewnie do Państwa, najbardziej przemawiają argumenty finansowe, konkrety. No i przygotowałam takie dwie symulacje, które pozwalają porównać koszty w modelu tradycyjnym oraz modelu abonamentowym. Pierwszy przykład opiera się na mniejszej aplikacji Komarch, Komarch Optima. Jest to taka symulacja dla 4 licencji modułu Kasa Bank, 2 licencji modułu Handel oraz 1 licencji księgi handlowej i kadr i płac oraz środków trwałych. I widzimy tutaj, że miesięczny abonament za taką instalację wynosi około 300 zł. Natomiast koszt zakupu licencji to jest ponad 8 tysięcy zł. I jeżeli porównamy sobie okres korzystania z takiej instalacji, okres 2 lat, to nadal suma miesięcznych abonamentów jest znacznie niższa niż suma nakładów na licencję. I co ważne, trzeba tutaj też wziąć pod uwagę, że oprócz tych kosztów, które widzimy na slajdzie, musimy zainwestować w sprzęt, musimy zainwestować w łącze internetowe i w licencje zewnętrzne. Na tym slajdzie podobny przykład, z tym, że przykład już dla dużego systemu klasy ERP, Komarch CDN XL. Oczywiście wartości są inne, ponieważ też i rozwiązanie jest o wiele bardziej rozwinięte. Ale symulacja dla takiej przykładowej instalacji 10 użytkowników modułu sprzedaż, zamówienia, księgowość oraz kadry i płace wygląda w ten sposób, że za licencję musielibyśmy zapłacić około 60 tysięcy złotych. Myślę, że suma niebagatelna. Natomiast miesięczny abonament to jest 2 tysiące złotych. Oprócz tego, widzą Państwo tutaj na tym slajdzie, musimy wziąć pod uwagę koszty serwerów, które wynoszą mniej więcej 25 tysięcy złotych, a także licencji zewnętrznych czy też aktualizacji oprogramowania. I w tym przypadku różnica między modelem tradycyjnym a usługowym jest jeszcze większa, ponieważ po 2 latach suma abonamentu to jest zaledwie niecałe 50% tych wszystkich nakładów, które musielibyśmy ponieść w takim modelu tradycyjnym. Myślę, że różnica mówi sama za siebie. Dużo mówimy o modelu udostępniania aplikacji, ale do tej pory niewiele powiedzieliśmy o samych aplikacjach. Oczywiście dzisiaj nie jest to przedmiotem naszego spotkania, natomiast powiem 3 słowa o naszej ofercie. My mamy ofertę, która jest od lat obecna na rynku. Należą do niej takie główne 4 systemy widoczne na slajdzie. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, której adres także na slajdzie. Ja tylko powiem, że iFaktury24 to jest aplikacja zupełnie darmowa dla mikroprzedsiębiorców, aplikacja w pełni w chmurze. Reszta systemów doskonale znane marki na rynku, także nie będę wgłębiać się w szczegóły w tej chwili. Chcę też podkreślić, że chociaż o modelach usługowych słyszymy tak bardziej intensywnie w ciągu ostatnich miesięcy, to my jako firma Komarch już od 10 lat rozwijamy tę ofertę i dzięki temu możemy w tej chwili korzystać z efektu skali. To znaczy mamy już kilkuset klientów i nowym klientom oferujemy bardzo, bardzo korzystne ceny, a co więcej, te ceny sukcesywnie obniżamy. W tym roku obniżyliśmy ceny zarówno systemu klasy ERP, Komarch CDN i XL24, jak i Komarch i Optima 24. No dobrze, kończąc moje wystąpienie, chciałabym tylko podsumować i przekazać takie główne myśli. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby Państwo mieli w głowie tą alternatywę. To znaczy można system do zarządzania kupić, ale można także skorzystać z oferty wynajmu. Ta alternatywa powinna naturalnie pojawiać się w myśli na etapie podjęcia decyzji, a szczególnie wtedy, kiedy chcą Państwo uniknąć jednorazowej dużej inwestycji. Proszę wybrać tak naprawdę model, który będzie dla Państwa wygodniejszy. My jako firma o kompetencjach bardzo wysokich oczywiście chętnie pomożemy w dokonaniu tego wyboru. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Teraz zapraszam na wystąpienie doktora inżyniera Tadeusza Wilusza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa witam. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu poglądy na temat technologii, która ukrywa się za terminem cloud computing, tłumaczonym na polskim przez wszelkie odmiany chmury i innych zachmurzeń. Ja konsekwentnie będę posługiwał się podczas tej prezentacji terminem cloud computing, uważając, że będzie to prowadziło do mniejszej liczby nieporozumień. Proszę Państwa,
Cloud computing należy rozważać w kategoriach technologii i w związku z tym pytanie brzmi, co cloud computing ma do zaoferowania nowego w stosunku do dotychczas obowiązujących paradygmatów korzystania z technologii informacyjnych i czy to, co ma do zaoferowania, ma już wymiar gotowego produktu na rynku informatycznym. Proszę Państwa, na tym slajdzie jest pokazana krzywa, którą można oznaczyć, nazwać krzywą, która praktycznie dotyczy wszystkich technologii. Na osi odciętych macie Państwo zaznaczone poszczególne fazy, a więc pierwsza faza to jest właśnie faza pomysłu, czyli pojawia się nowa technologia. Ta technologia budzi olbrzymie nadzieje i mamy pik, który nazywa się pikiem inflacyjnym, czyli w pewnym momencie ludzie wiążą zbyt duże nadzieje z tą technologią. Konsekwencją czego jest inflacja oczekiwań, która zaznaczona jest tutaj, prawda, takim siodłem. Technologia, która przetrwa rozczarowanie, jest technologią, która jest dopracowywana, ulepszana i wchodzi w fazę ulepszeń. W tej fazie osiąga dojrzałość, no i w fazie dojrzałości przebywa tak długo, jak jest na nią zapotrzebowanie. Dlaczego o tym mowa? Dlatego, że firma Gartner zaproponowała również taką krzywą dla tak zwanych nowych technologii. I jeżeli spojrzymy na ten slajd, który pokazuje położenie technologii związanych z cloud computingiem Anno Domini 2011, to można zobaczyć, że ta technologia jest już tuż przed fazą ulepszeń. Powinna osiągnąć ten odcinek wznoszący na przestrzeni 2 do 5 lat. Bardzo często nie uświadamiam sobie, że cloud computing, czy generalnie chmura, jest właściwie metaforą internetu. Ten slajd, mam nadzieję, że w pełni wyjaśnia, dlaczego ten pogląd należy uznać za uzasadniony. Cloud computing jest pomysłem, który niejako oferuje rozwiązanie, które kiedyś uważano za rozwiązanie idealne. To znaczy pozwala oferować klientowi usługę w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Jeśli idzie o ekonomiczne aspekty związane z cloud computingiem, to macie Państwo tutaj pokrótce przedstawione podstawowe problemy, które wymagają w dalszym ciągu dopracowania. A więc w sferze technologii potrzebna jest pula dobrych praktyk migracji od istniejącej architektury do aplikacji w chmurach. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że są tutaj również aspekty ekonomiczne, a w szczególności prawne. Na przykład prawo Unii Europejskiej wymaga, aby dane były przechowywane na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym ta technologia musi jeszcze uzyskać odpowiedni kontekst formalno-prawny, żeby nie pojawiały się sprzeczności, które uniemożliwiają wykorzystanie wszystkich możliwości tkwiących w tych technologii. W konsekwencji, proszę Państwa, pojawia się tytułowe pytanie. Mianowicie cloud computing zostawia użytkownikowi decyzję odnośnie czegoś, co użytkownik automatycznie kojarzy z informatyką, z technologią informacyjną, czyli z oprogramowaniem. Czy kupić oprogramowanie, czy go wydzierżawić? Otóż, proszę Państwa, rachunek ekonomiczny pozwala wykazać, że firmy, które korzystają z możliwości oferowanych przez technologię cloud computingu, mogą istotnie polepszyć swój wynik finansowy, obniżając wiele składników kosztów związanych z licencjami, oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, konserwacją systemu, personelem IT. Mało tego, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że nie ma tutaj rzeczy nieznanych dla klientów, mianowicie firmy te prowadzą swój biznes według modelu doskonale znanego z życia codziennego, czyli według modelu wyceny nawiązującym do idei miesięcznego abonamentu. Co jest również istotne, że duża konkurencja na rynku tychże technologii powoduje, że mniejsze firmy
bardzo często oferują usługi, które są finansowane z reklam, a użytkownik, który stwierdzi, że taka darmowa, ale nieco uciążliwa usługa powinna zostać zmieniona na usługę już w pełni komercyjną, może uzyskać dostęp do tego rozwiązania za niewielką dopłatą. Proszę Państwa, cloud computing w Polsce. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć opinie literaturowe. A więc te najważniejsze rzeczy dadzą się sprowadzić do kilku stwierdzeń. A więc po pierwsze, sytuacja w Polsce nie odbiega jakoś rażąco od sytuacji zarówno w Europie, jak i w świecie. I pod tym względem można powiedzieć, że problemy, z którymi mamy do czynienia, są typowe. Wśród tych problemów można powiedzieć, że w tej chwili głównym powodem pewnej dającej się zaobserwować nieufności wśród firm, jeżeli idzie o technologię cloud computingu, to z jednej strony są koszty wdrożenia, których nie bardzo potrafią się szczegółowo doliczyć, czyli koszty zmiany, a z drugiej strony brak zaufania do przechowywania danych w wirtualnym środowisku wynikające z obawy o ich bezpieczeństwo. To znaczy z jednej strony wymogi prawne, z drugiej strony nieświadomość, jak to wszystko działa, budzi szereg wątpliwości i na wszelki wypadek generuje postawy wyczekujące. Proszę Państwa, w związku z powyższym rozwiązania cloud computingu są w Polsce jeszcze uznawane za nowinkę i według oceny dosyć zgodnej potrzeba około 3 lat, aby przedsiębiorcy się do nich przekonali, dostrzegli korzystania wdrożenia z chmury. Warto podkreślić, że największy zysk jest tam, gdzie jest największe ryzyko. W związku z tym ci, którzy zaryzykują pierwsi, mają najwięcej do zyskania. Proszę Państwa, na tym wykresie kołowym macie Państwo rozkład deklaracji w Polsce za czasopismem Computer World, jeśli idzie o deklarację korzystania z technologii cloud computingu. No i to, co przed chwileczką powiedziałem, jest tutaj dobrze zobrazowane. Na razie prawie połowa jeszcze twierdzi, że nie planuje. Pytanie brzmi, czy cloud computing jest dla Twojej firmy? I proszę Państwa, to jest zaskakująca odpowiedź. Ja może troszeczkę uprzedzę to, co jest na tym slajdzie i co z niego wynika. Mianowicie, że największe korzyści w tej chwili z cloud computingu mogą odnieść małe i średnie firmy. Dlatego, że bardzo często poziom informatyzacji tych firm jest daleki od możliwości, jakie oferuje współczesna technologia. Nie mają ani dostępu do dostatecznie dużych kredytów, żeby inwestować w duże rozwiązania. Mało tego, nie mają takich potrzeb. A więc przyjmując, że istnieje pewien próg inwestycji, który gwarantuje uzyskanie efektów satysfakcjonujących klienta, cloud computing tak nisko ten początkowy próg obniża, że praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, iż małe i średnie przedsiębiorstwa mogą decydować o wejściu na tę ścieżkę bez większego ryzyka. Proszę Państwa, w związku z tym trzy punkty. Jeśli potrzebujesz elastycznych rozwiązań, jeżeli chcesz racjonalizować swoje koszty, korzystając z outsourcingu, jeżeli jesteś zainteresowany, żeby być w gronie firm korzystających z najlepszych technologii, ale po przystępnej cenie, a jednocześnie uznajesz, że masz ograniczone możliwości kredytowe i nie stać się na zakup oprogramowania. Poza tym, jeśli Twoje potrzeby dodatkowo charakteryzuje duża zmienność, a więc są okresy, kiedy zapotrzebowanie na usługi informatyczne są duże i są okresy przestojów, to proszę Państwa, można odpowiedzieć, że cloud computing oferujący dwa w jednym, czyli software wraz z usługą, i to w dużym wyborze w tej chwili, pozwala proponować rozważenie możliwości wprowadzenia tego w tej firmy. Proszę Państwa, podstawowe korzyści, na które zwracają uwagę klienci, to jest przede wszystkim dostęp z dowolnego miejsca, to jest szalenie ważne. Możliwość skalowalności, a więc te rozwiązania rosną razem z firmą, przy tym narażając właściciela firmy na mniejsze nakłady i koszty. Łatwość użytkowania wynika z uniwersalnego klienta, jakim jest przeglądarka. No i łatwość implementacji wynika stąd, że jest to robione przez fachowy personel, który jest personelem zatrudnianym przez dostawcę usługi. Proszę Państwa, tylko niewielki procent nie widzi żadnych korzyści. Co na to inni, czyli co o tym wszystkim myśli świat, jak świat postrzega tę technologię? Otóż dominuje pogląd,
że chmura jest przyszłością, nie da się od niej uciec, czyli ten paradygmat zmiany technologii dostarczania usług informacyjnych jest paradygmatem, który będzie wdrażany na przestrzeni najbliższych lat. Potrzeba jednak czasu, aby stała się standardem. Z raportu przygotowanego przez firmę Colt wynika, że do 2014 roku większość europejskich firm wdroży cloud computing, czytaj, zacznie z nich korzystać. I z najnowszych badań wynika, że do 2014 roku około 60% zachodnich firm będzie korzystać z chmur, czyli że zmiana filozofii, zmiana paradygmatu dostarczania usług informacyjnych do klienta końcowego stanie się faktem. Proszę Państwa, prognozy są optymistyczne, ale jak napisałem na tym slajdzie, decydować musi solidny rachunek ekonomiczny, bo korzystając z prognoz należy zawsze pamiętać stwierdzenie, którego autorem jest Niels Bohr, przytoczone tutaj w oryginale, które w wolnym tłumaczeniu na język polski można wyartykułować jako stwierdzenie mówiące, iż prognozowanie jest trudną sztuką, zwłaszcza, że dotyczy przyszłości. Każdy musi zadbać o własne interesy, a ci, którzy solidnie policzą, mogą spodziewać się solidnych efektów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Witam Państwa, Łukasz Majewski, firma Komarch. Witam w trzeciej, ostatniej części dzisiejszej konferencji internetowej. Tutaj tak naprawdę postaramy się z tej chmury, o której mówiła Dyda, zejść na ziemię i porozmawiać o realnym biznesie. Oczywiście biznesie wspieranym przez oprogramowanie, które w chmurze jest dostępne. A są z nami dzisiaj dwaj klienci, którzy na co dzień wynajmują oprogramowanie dostarczane właśnie przez firmę Komarch. Z nami są dzisiaj pan Janusz Burski, prezes zarządu firmy PPU+. Działającej na co dzień z systemu Komarch CDN i XM24 oraz pan Paweł Kaliciak, członek zarządu firmy ICE24, korzystającej z oprogramowania Komarch i Optima 24. Witam serdecznie panów. Może takie pierwsze pytanie na początek, jakby panowie mogli przedstawić krótko swoje firmy, czyli firmy, które panowie reprezentują, jaki jest ich zakres działalności, to tak naprawdę na co dzień panowie robią. Panie Januszu, słów kilka o firmie PPU+. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Janusz Burski, jestem prezesem firmy Plus z Łodzi, zajmującej się hurtem zaopatrzeniowym zakładów przemysłu spożywczego w surowce i półprodukty. Działamy od 1988 roku, a więc już ponad 23 lata. Posiadamy kilkunastu pracowników. W swojej ofercie mamy około 3000 pozycji asortymentowych. Jesteśmy obsługiwani przez ponad 300 dostawców i posiadamy ponad 600 naszych własnych klientów. Od stycznia tego roku korzystamy w swojej działalności z programu CDN i XL24 firmy Komarch. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, proszę nam powiedzieć, co się kryje pod nazwą ICE24. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Kaliciak. Jestem członkiem zarządu i równocześnie dyrektorem sprzedaży w firmie ICE24. Nasza firma zajmuje się produkcją i dystrybucją lodu spożywczego w kostkach. Nasze produkty oferujemy do kilkuset klientów z branży Horeca na terenie Krakowa i okolic. Jak także możecie Państwo nasz lód spotkać w sieciach handlowych takich jak Alma, Kaufland oraz na stacjach benzynowych Statoil. Jak wspomniałem wcześniej, rozwój Państwa firm, które Panowie reprezentują, wspierany jest przez oprogramowanie właśnie wynajęte, oprogramowanie w modelu abonamentowym. Skąd wziął się ten pomysł, aby skorzystać z takiej opcji dostawy oprogramowania, Panie Pawle? Naturalną rzeczą był rozwój firmy, od mniejszej działalności poprzez spółkę cywilną do postaci obecnej, czyli spółki z o.o. Poszukiwaliśmy oprogramowania, które umożliwiłoby działania zarówno magazynowe, czyli początku produkcji poprzez działania sprzedażowe, zakupowe do stricte księgowych i jednocześnie nie generowałoby dużych kosztów. Sam pomysł podsunęło nam biuro rachunkowe, z którym zaczęliśmy współpracować. Po prostu okazało się, że istnieje możliwość wspólnego działania na wspólnym systemie osób prowadzących firmę, jak również biura księgowego.
W praktyce wygląda to w ten sposób, że wszystkie nasze zapisy prowadzone w firmie od przyjęć magazynowych poprzez faktury sprzedażowe i ewentualne deklaracje VAT-owskie są prowadzone równocześnie i u nas, i w biurze księgowym, i w czasie rzeczywistym są to widziane na ekranie komputera, co jest bardzo dobrym i efektywnym sposobem zarządzania firmą. A jak to wyglądało w przypadku Pana firmy? Skąd pomysł na Comar CDN XL24? My o zmianie oprogramowania myśleliśmy od kilku lat. Przyglądaliśmy się oprogramowaniu istniejącemu na rynku. Mieliśmy w zakresie naszych oczekiwań bardzo sprecyzowane takie oczekiwania. Po analizie rynkowej nasz wybór padł na program CDN XL firmy Comarch. Natomiast sam pomysł wynajmu pochodził od firmy wdrożeniowej, partnera Comarchu. Po rozważeniu wszelkich za i przeciw, kosztów, ułatwień początkowych, faktu, że nie trzeba dokonywać inwestycji, zdecydowaliśmy się właśnie na to rozwiązanie. Zresztą jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Teraz kwestią, którą może szczególnie zainteresować osoby przed komputerami, jak tutaj też mówiła Edyta, czyli finanse. Czy tak naprawdę da się wyliczyć te oszczędności osiągnięte dzięki wynajęciu oprogramowania? Edyta przygotowała takie zestawienia, w których pokazywała model tradycyjny, model abonamentowy. No ale myślę, że takie najbardziej interesujące informacje uzyskamy od panów. Panowie na co dzień korzystają z tego oprogramowania. I czy te oszczędności faktycznie, panie Pawle, da się wprost wyliczyć albo wskazać? Według mnie jest to trudne, ponieważ z jednej strony mamy czysty koszt wynajmu państwa oprogramowania miesięczny w kwocie, w naszym przypadku, około 300 zł netto. Z drugiej strony musielibyśmy się zastanowić nad stworzeniem, zakupem całej licencji całorocznej, stworzeniem infrastruktury, następnie być przygotowanym na koszty i konserwacji tego systemu i opieki nad nim, ewentualnymi zmianami. Więc wydaje mi się, że samo wyliczenie finansów jest trudne. Lecz ciekawostką jest sytuacja, w której możemy pewne rzeczy też oszczędzić na prowadzeniu działalności poprzez sam fakt, że system jest sprzężony z działaniami biura księgowego, możemy negocjować również ceny z biurem księgowym. I w naszym przypadku obniżka ceny rekompensuje również miesięczny zakup licencji, miesięczny abonament. Miesięczny abonament, dokładnie. A jak to wyglądało w przypadku Pana firmy? Czy te korzyści finansowe udało się jednoznacznie wskazać? Nie dokonywaliśmy szczegółowego rozliczenia korzyści finansowych do tej pory. Dla nas najważniejsze były oszczędności związane z samą organizacją pracy i z oszczędnością czasu pracy. Mogliśmy się skupić na właściwej działalności, pozostawiając na boku sprawy takiej podstawowej obsługi systemu w zakresie zabezpieczenia danych, porządkowania baz danych. Również uniknęliśmy początkowych inwestycji, a więc na pewno są bardzo wyraźne korzyści finansowe. Sam model kosztuje pewne pieniądze, ale zapewnia niebywały komfort pracy. Panowie już podjęli tę decyzję o wyborze oprogramowania, ale wiele osób zastanawia się, czy wybrać model abonamentowy, model tradycyjny. Więc prosiłbym panów też o słów kilka, jak wygląda rozpoczęcie pracy już na oprogramowaniu w modelu, który panowie wybrali, czyli w modelu abonamentowym. Panie Pawle, jak wyglądało rozpoczęcie pracy na Comarch i Optima 24? W przypadku i Optima 24 było to niebywały krótki okres. Od momentu podjęcia decyzji o współpracy z firmą Comarch i podpisania umowy do rozpoczęcia pracy na i Optima 24 minęło zaledwie kilka dni. Tak naprawdę to był czas na przygotowanie konkretnej oferty dla nas, wskazania konkretnych modułów, które nam są potrzebne i uruchomienie tego systemu, odpowiednich loginów i tak dalej. Oczywiście nastąpił później okres wdrożenia bazy klientów, towarów i tak dalej, no ale jest to naturalny proces przy każdej zmianie oprogramowania. Więc tak jak mówię, minęło dokładnie trzy dni od momentu podpisania umowy, a wystartowania całego systemu. A jak to wyglądało Państwa? Edyta wspominała wcześniej, że Comarch CDN XL24 to system modułowy, czyli z założenia on jest bardziej skomplikowany i rozbudowany niż i Optima 24. Czy ten czas do przygotowania, czas rozpoczęcia pracy na systemie Comarch CDN XL24 był również szybki? Może szybki z Pana punktu widzenia, z punktu widzenia Pana firmy? I jak sam Pan zaznaczył, program CDN XL jest programem klasy RP, programem już dość złożonym, który wymaga zdefiniowania przed rozpoczęciem pracy wszystkich podstawowych funkcji, a więc rodzaju i serii dokumentów, miejsca ich powstawania, wzajemnych powiązań dokumentów,
czy schematów księgowych. Wymaga również przeniesienia bazy danych ze starego systemu, a przed tym trzeba dokonać scalenia baz danych, gdyż w starych systemach istnieje wiele baz danych, które trzeba jak gdyby scentralizować w jedną, a następnie przenieść do systemu. W związku z tym no, niemożliwe jest zrobienie aplikacji w ciągu kilku dni. Nam udało się to zrobić w półtora miesiąca. Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu 15 listopada zeszłego roku i zastartowaliśmy z dniem 2 stycznia, co zresztą uważamy za bardzo duże osiągnięcie. Na pewno takie wdrożenie to jest czas liczony już w miesiącach. Dużo rozmawiamy dzisiaj o korzyściach, a gdyby tak panowie się mieli zastanowić i taką jedną korzyść osiągniętą dzięki modelu abonamentowemu wskazać, no to co by to było, panie Pawle? Co by to było w przypadku właśnie Komar i Optima 24? Jak dla mnie, jako osoby, która zajmuje się wieloma aspektami prowadzonej firmy, jest największym atutem i Optimy 24 jest łatwość z niej korzystania, to znaczy dostępność praktycznie w każdym miejscu, w każdym czasie, wystarczy tylko laptop, dostęp do internetu i jestem już podłączony do Optimy. Mogę reagować na wszelkie zapotrzebowania klientów czy inwestorów, mogę wskazywać pewne wyliczenia i analizy praktycznie z dnia na dzień, z minuty na minutę. I wygoda, funkcjonalność i łatwość korzystania z Optimy 24 to chyba są dla mnie jej największe zalety. Panie Januszu? Jak to wygląda w przypadku Komar CDN i XR24? My byśmy tutaj wskazali dwa rodzaje korzyści. Pierwszą korzyść związaną z okresem początkowym, a więc z uniknięciem początkowych inwestycji. Samo wdrożenie jest tutaj znacząco tańsze i znacząco mniej skomplikowane, gdyż nie na nas spoczywa skonfigurowanie samej bazy danych i instalacja oprogramowania. To jest pierwsza sprawa. W drugim etapie, a więc w etapie, kiedy już się korzysta, zwraca uwagę komfort korzystania z programu. Nie mamy żadnych czynności związanych z jego bezpośrednią obsługą, właśnie archiwizacją, zabezpieczeniem danych, co jest niebywale komfortową sytuacją, no dodatkowo możliwość pracy zdalnej, a więc to jest co najmniej kilka zalet, nie jedno. Dokładnie. Ja nawiążę do tej zalety, o której pan na samym końcu wspominał, czyli o bezpieczeństwie. Jak pamiętamy, w tej części, którą prezentowała dzisiaj Edyta, wnioski płynące z raportu IDC pokazywały, że bezpieczeństwo to jest jeden z takich zagadnień, które mogą właśnie spędzać sen z powiek osobom, które myślą o wynajmu oprogramowania. Jak to wyglądało w przypadku państwa, panów firm? Czy panowie nie obawiali się, że dane firmowe będą przechowywane właśnie poza firmą, na zewnętrznych serwerach, w tym przypadku serwera firmy Komar? Panie Pawle, czy takie obawy były? Jak się udało je rozwiązać? Obawy zawsze są, lecz tutaj paradoksalnie można by to przekuć w zaletę, ponieważ Komar jako lider rynku i na pewno jestem o tym przekonany, posiadający zabezpieczenia wszelkiego rodzaju i najnowsze serwery, według mnie jest powiernikiem jak najlepszym tych informacji, więc bezpieczeństwo oczywiście zawsze będzie kwestią newralgiczną w tym przypadku, lecz według mnie jestem w pełnym zaufaniu z firmą Komar i z tymi, nie przejmuję się tym problemem praktycznie wcale. Czyli o bezpieczeństwie nie trzeba się... Myślę, że nie jest to jakaś kwestia, tak, którą... Martwi się firma Komar, specjaliści odpowiedzialni za Komar. Oczywiście, Data Center. Ja rozumiem, że u pana obaw nie było, bo pan to wcześniej też już w korzyściach wspomniał, że bezpieczeństwo... To znaczy każdy się zastanawia na pewno nad tym, czy dane firmowe są właściwie zabezpieczone. Jednak w tym przypadku, jak tutaj przedmówca wspomniał, zabezpieczenie typu sprzętowego na pewno jest znacząco lepsze niż w przypadku eksploatacji systemu stacjonarnego. Natomiast kwestia bezpieczeństwa danych, no to chyba to, co pani tutaj Edyta powiedziała we wprowadzeniu w dniu dzisiejszym, no powierzamy bankom nasze oszczędności. My powierzyliśmy nasze dane firmie Komar z pełnym zaufaniem, że spełni swoją rolę. Też dodam, że my również chronimy dane przechowywane, gromadzone przez banki na naszych serwerach, więc to też taki dodatkowy czynnik, który gdzieś łączy te finanse i informatykę. Może rozwiemy jeszcze jeden mit, bo mówiliśmy o bezpieczeństwie, a warto także wspomnieć o takim przekonaniu, które panuje na rynku, że model abonamentowy jest świetnym modelem dla małych firm. Pan reprezentuje firmę, która posiada większą instalację. I czy zgadza się pan z taką opinią, która właśnie panuje? Nie zgadzam się. W naszym przypadku produkujemy około 50 tysięcy dokumentów rocznie.
Pracujemy na 10 stanowiskach komputerowych i w tych warunkach system sprawuje się świetnie. Oczywiście jest kwestia wyceny finansowej, ale koszty według nas są porównywalne, przynajmniej w początkowym okresie dwuletnim. Wydaje nam się, że zwłaszcza dla firm, które rozpoczynają działalność, jest to nieoceniona możliwość wdrożenia takiego systemu złożonego, przyjrzenia mu się i potem zdefiniowania, czy się z niego chce dalej korzystać, czy nie. W modelu stacjonarnym, przy zastosowaniu modelu stacjonarnego byłoby to wielokrotnie trudniejsze. Panie Pawle, Pan reprezentuje mniejszą firmę. Ja rozumiem, że jako współwłaściciel firmy na pewno zakłada Pan naturalny jej rozwój. Co w momencie, kiedy będzie większa firma, większa ilość pracowników, czy nadal model abonamentowy zakłada Pan, że będzie spełniał Państwa oczekiwania? Myślę, że tak, ponieważ nawet robiliśmy takie próby z rozwijaniem kolejnych stanowisk wirtualnie i kolejnych modułów. Uważam, że tak. W naszym przypadku rozwój firmy wiąże się również z jego sezonowością tego naszego rynku. To znaczy, gdy jest możliwość, jest większa sprzedaż, możemy reagować na większą zapotrzebowanie, możemy również elastycznie rozwijać ten system, ewentualnie później z pewnych modułów rezygnować. Więc uważam, że w przypadku rozwoju, rozszerzenia się firmy, co oczywiście do czego dążymy, pozostajemy przy tym modelu. Po prostu jest to wygodniejsze i tak jak wspomniałem, możliwość zdalnej pracy nie jest tutaj rewelacyjna. Obecnie o modelu abonamentowym dość dużo mówi się w mediach, natomiast tak jak wspominała też wcześniej Edyta, my od 10 lat taką ofertę posiadamy. Niemniej jednak dla osób, które zastanawiają się nad wyborem właściwego rozwiązania i właściwego modelu dostarczenia tego rozwiązania, ważne jest wsparcie dostawcy. I jak to wsparcie na co dzień wygląda? Czy jak wygląda współpraca z firmą Comarch, która ten system Państwu dostarczyła? Panie Januszu. Ten kontakt ma miejsce przede wszystkim przez firmę wdrożeniową, która na miejscu odpowiada za instalację systemu, jego skonfigurowanie i następnie chodzenie samego systemu oraz wdrażanie kolejnych funkcjonalności. Tym niemniej mamy również bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy Comarch. Korzystamy z organizowanych konferencji szkoleniowych i także z możliwości szkolenia się przez internet. W przypadku jakichkolwiek problemów zawsze mamy wsparcie Comarch. Czy podobnie w Pana przedsiębiorstwie ta sytuacja wygląda? Czy to wsparcie faktycznie jest? Czy w naszym przypadku czasami to wygląda jak gorąca linia. Ponieważ gdy się coraz bardziej człowiek wdraża w system, który zarządza firmą, odkrywamy kolejne jego możliwości. Oczywiście przyznam się od razu, że zanim zaczęliśmy współpracować z Comarchem i na Optimie pracować, pracowaliśmy na oprogramowaniu firmy konkurencyjnej. Był to model zakupu licencji rocznej. I oczywiście za każdym razem pewne problemy się pojawiają, kolejne rzeczy trzeba rozwijać. Co do Optimy, tak jak mówię, z tamtym programem nie było problemów, jeśli chodzi o funkcjonalność, było wszystko ok, ale jeśli chodzi o pomoc techniczną, wsparcie konsultantów, Państwa firma wygląda rewelacyjnie. Dlaczego tak mówię? Ponieważ po pierwsze, sama pomoc techniczna czy konsultacje są bezpłatne w modelu wynajęcia oprogramowania, co jest rzadko spotykane. Po drugie, samo oczekiwanie na rozmowę z konsultantem trwa tylko kilka minut. Dostajemy swoje ID, swój PIN, wstukujemy go w klawiaturę komputera. Osoba, która jest łączona z nami, dokładnie wie, kto dzwoni, z jakiego oprogramowania korzysta i w jakiej sprawie można mu pomóc. Więc jak mówię, często używamy pomocy technicznej, konsultujemy się z Waszymi specjalistami i jestem z tego bardzo dowolony. No właśnie, może rozwiemy jeszcze jeden mit. Czy jeśli ja zakładam firmę, czy potrzebuję być informatykiem, potrzebuję mieć wiedzę techniczną, potrzebuję sztab informatyków u siebie, kiedy decyduję się na model abonamentowy, czy ta wiedza techniczna, nie wiem, no właśnie może tak jak Pan wspominał, Panie Pawle, naturalnie gdzieś w rozmowie z konsultantami firmy dostarczającej, jakby po stronie konsultantów firmy dostarczającej jest wymagana. Wie Pan co, no to jest tak, że samo poruszanie się po Optimie, czy jej włączenie jest banalnie proste, tak? To jest tak jak samo kliknięcie w przeglądarkę. Sam system ma interfejs też intuicyjny.
Oczywiście, jeżeli chcemy się wgłębiać w kolejne moduły, w kolejne konfiguracje systemu, pewna wiedza jest potrzebna, ale do samego działania i posługiwania się nią wystarczy podstawowa wiedza techniczna i obsługa komputera, nic więcej. Panie Januszu, Państwo posiadacie, jak już mówiliśmy wcześniej, system bardziej rozbudowany, modułowy. Czy ta wiedza techniczna była potrzebna od początku? Czy Państwo, ucząc się pracy na systemie, wykorzystując wsparcie naszych konsultantów, sami tą wiedzę pozyskiwaliście? Trzeba rozwiać mit tutaj, że model wynajmowania oprogramowania wymaga jakiejś wiedzy typu informatycznego. Nie, nie wymaga. Myślę, że jest nawet łatwiejszy niż w przypadku systemu stacjonarnego. Natomiast wymaga oczywiście zalogowania się do systemu, wymaga, czyli połączenia z serwerem, wymaga się jak gdyby zalogowania swojej osoby, czy wpisania hasła, podobnie jak w tego typu, jak w szeregu programach, czy nawet przy wyjściu do sklepu internetowego musimy wykonać podobne czynności. Natomiast wymaga, sam program jest na tyle złożony, że wymaga obsługi przez ludzi już o odpowiednich kwalifikacjach, ale to już niezależnie od tego, czy to jest model stacjonarny, czy to jest wynajęcie systemu. Ja mam już ostatnie pytanie, bo też nas czas nagli. Wykorzystując Panu doświadczenie na pracy i na Komargi Optima 24, i na Komarg CDN IZ24, jakim firmom szczególnie poleciliby Państwo to rozwiązanie, Panie Pawle? No i Optima 24 jest, tak jak Pani Edyta wcześniej mówiła, posiadacie Państwo już w swojej ofercie i fakturę program darmowy. I Optima 24 jest bardziej złożonym programem. Dla ludzi, którzy chcą mieć pewność, że wszelkie zapisy prowadzone w nim są skrupulatne i dążą do tego, żeby to naprawdę było pod jakąś takim, skupiało się w jednym miejscu. Uważam, że mniejsze firmy, rozwijające się firmy, ludzie, którzy chcą mieć stały kontakt z biurem księgowym, ewentualnie z zapisami przez nich prowadzone, to jest idealne rozwiązanie. Panie Januszu, komu zarekomendowałby Pan Komarg CDN IXL24? Więc w naszym wypadku wykorzystujemy wszystkie funkcjonalności na miejscu, łącznie z funkcjonalnościami księgowymi. A więc patrzymy na program troszeczkę pod innym kątem. Jest to program złożony, tak jak już wspominałem, i nie najtańszy, a więc na pewno nie poleciłbym najmniejszym firmom, bo po prostu będzie dla nich za drogi również wersji wynajmu. Natomiast na pewno nadaje się już do firm takich liczących kilkanaście osób, zwłaszcza które podejmują decyzję o zmianie systemu, czy chcą spróbować z nowym systemem. Nie niesie to wtedy takich kosztów ze sobą początkowych, a umożliwia zaznajomienie się z programem, próbę pracy w nim i wtedy jest czas zdefiniowania, czy podejmujemy się pracy, a jeżeli się podejmujemy, to czy dalej kontynuujemy wynajem, czy przechodzimy na system stacjonarny. W naszym przypadku przy wykorzystaniu 10 stanowisk komputerowych wynajmujemy ten system i nie zamierzamy tego zmienić. Bardzo Panu dziękuję za poświęcone czasy, za rozmowę. Państwo mieli w trakcie dzisiejszego spotkania możliwość zadawania nam pytań. Na wszystkie pytania odpowiemy oczywiście zaraz po konferencji, a Państwo otrzymacie informacje wraz z nagraniem dzisiejszej konferencji drogą mailową. Ja jeszcze podziękuję naszym patronom medialnym, dzięki którym również dzisiaj się spotykamy, albo dzięki którym Państwo otrzymali informacje o dzisiejszym spotkaniu, a były to portale Wspieram Biznes EU, decyzjeit.pl, rpportal.pl i Telegraf BIS. Na slajdzie znajdują Państwo teraz informacje kontaktowe. Zachęcamy oczywiście do kontaktu z naszymi ekspertami. I już dziś zapraszam Państwa na kolejną konferencję internetową, oczywiście również bezpłatną, która odbędzie się 28 listopada, to jest wtorek, i będzie poświęcona strategii wielokanałowej sprzedaży. Bardzo Państwu dziękujemy.